Ale się pobawił. Debil. Końcóweczka okresu przygotowawczego. Robimy sobie luźne szybkościówki na worku. Tutaj trener jest specjalistą od spraw tak. Zaczynamy sobie powoli, już schodzimy z tego obciążenia. Zostały nie chyba niż 2 tygodnie do walki, więc wjeżdżamy sobie spokojnie tempo i czekamy na rozwój sytuacji. Pracujemy razem już od 4 lat. Zaczęła się nasza współpraca od momentu, kiedy Jacek nie walczył 2 lata przez kontuzję. Wtedy ja się nim zaopiekowałem. Nawiązaliśmy współpracę. Od 2 lat udaje nam się bez kontuzji piąć w górę i oby tak było jak najdłużej. Na walce w narożniku Jacka jest Kamil Paczuski, Bartek Fabiński. No ja będę na pewno w szatni, będę go rozgrzewał, będę kibicował tak samo gdzieś tam z boku klatki. Także trzymam kciuki za ciebie, Jacek, mocno i bądź dzielny jak zawsze. 11 listopada widzimy się w Radomiu na gali. Oczywiście przyjeżdżam kibicować, mocno wspierać Jacka, tak jak go wspieraliśmy cały okres przygotowawczy. Bardzo ciężko przepracował z nami cały obóz, bardzo dużo zrobiliśmy sparingów, Jacek jest naprawdę w dobrej formie. Będziemy tam całą ekipą, na pewno będzie nas wszystkich słychać. Jest to zawodnik, który bardzo szybko rozwija się w formule MMA. Wcześniej bardzo dużo walk stoczył w kickboxingu, także podejrzewam, że będzie chciał właśnie z tych skilli skorzystać w swojej walce. Ja nie mogę się czekać sam, aż przyjadę na trybunę i będę mógł Jacka wspierać tak, jak on zawsze mnie. Idziemy po zwycięstwo. Skończyliśmy właśnie trening poranny, motoryczny, w sumie trochę szybkościowy. Jak się ogarnąć teraz do szatni, umyć po treningu, wykąpać. I zapraszam Was na plac budowy, gdzie wykańczam po kolei mieszkanie. Świeżo zakupione, także zobaczycie, jak się żyje w Warszawie. Pozdrawiam. Po ostatniej walce na Fight Clubie dostałem taką propozycję w sumie od KSW, czy chciałbym stoczyć walkę dla tej federacji. No gdzieś tam nie ukrywam, że zawsze to było dla mnie jakieś marzenie, jakiś mój cel taki, żeby bić się gdzieś tam, dorównać do tych najlepszych fighterów, najlepszych sportowców i bez zastanowienia tak naprawdę od razu podjąłem decyzję, tak? Więc myślę, że nawet nie było się nad czym zastanawiać, bo to jest taka okazja, która się po prostu bardzo rzadko zdarza, duża szansa dla mnie jako dla sportowca i dalsza motywacja do rozwoju, także po prostu to był, myślę, że raz, że troszkę przypadek, raz, że ciężka praca, dwa, że chyba gdzieś tam sobie zasłużyłem, powiedzmy, tą ostatnią walką na to właśnie miejsce na karcie walk tej federacji, nie? Największe osiągnięcie, kurczę, biznesowe to chyba właśnie zaraz Ci pokażę. Bo podjeżdżamy, wiesz, zawsze marzymy o tym, żeby mieć swój dom, żeby mieć swój jakiś kawałek podłogi, jak mówi znana polska piosenka. No i udało mi się, co prawda, w kredycie, gdzieś tam z jakimś delikatnym wkładem własnym, ale w końcu mam to swoje mieszkanie. No i to jest chyba mój taki cel, który zawsze chciałem osiągnąć, powiedzmy, biznesowy. Natomiast sportowo myślę, że największe osiągnięcie to jest to, że przyszedłem do MMA, bo jak wiemy, w kickboxingu już za bardzo nie miałem możliwości rozwoju, ani też nie miałem gdzie się bić, więc dla mnie te wszystkie walki, które miałem do MMA, de facto 2-3 ode mnie na papierze zawodnikami, które wygrałem bardzo, bardzo szybko, to jest dla mnie jakieś tam spełnienie. No a teraz, tak jak mówię, będąc w federacji KSW, będąc zakontraktowanym zawodnikiem, mam jeszcze więcej ambicji, jeszcze więcej zapału do tego, żeby po prostu gdzieś tam wdrapać się na ten szczyt i lada radę tylko będę się tam wdrapywał i zgarnę to, co moje, nie? Dojechaliśmy. Witam serdecznie. Jesteś u mnie. Niedługo się tu, mam nadzieję, że wprowadzę. Mieszkanie w stanie deweloperskim, ale muszę zobaczyć, czy zrobili poprawki, które poprosiłem. No i co? I tyle. Zobaczycie kawałek kwadratu, także zapraszam. Zaszlifowali mi to. Dobrze.
Zaszpachlowali wszystko, wyrównali, tak mogą już chodzić wykończeniowo. Dobra, sprawdziliśmy wszystko, deweloper nie oszukuje, wszystko poprawił. Musieliśmy sprawdzić, czy przytarł wszystkie ściany, wyrównał wszystkie rzeczy, które zgłosiłem przy odbiorze. No i z tego co widzę, także spisał się na medal. Generalnie już może wchodzić ekipa wykończeniowa, bardzo się cieszę, bo teraz czas oczekiwania na taką ekipę to jest naprawdę, albo na zaczęcie w ogóle pracy to jest około roku. A mi się powróciło tak, że mam panów, którzy tu wejdą zaraz, mam nadzieję tylko, że nie piją. Jak widzicie, no między przygotowaniem a walkami prowadzę bardzo normalne, spokojne życie, bardziej domownicze, także to jest mój oaza spokoju. No, możecie sobie wejść, zobaczyć jak wyglądają puste ściany, nie ma co oglądać, ale generalnie niebawem będzie to naprawdę bardzo ładnie. Właśnie podjechaliśmy do mojego dobrego kolegi, do najlepszego sushi w Warszawie, Toma Sushi. Zapraszam Was do środka. Zobaczycie sobie, jak Tomek przygotowuje te pyszne przysmaczki. Zapraszam. Jest popisane danie Tomaszu. Jedzone lizaki to są. Będziemy oglądać i będziemy się denerwować mocno. Też walczył i Jacek Patuski też się mocno denerwowałem. A tu się chyba jeszcze bardziej będę denerwował, bo Jacek jest mi bliższym kolegą niż Radek, nie? A ja jestem bardzo spokojny. Bo ostatnia walka, pojechałem w góry, Jacek walczył. Siedzimy, tam pięć walk chyba było przed Jacka walką. Nagle Jacek wychodzi, a tu przerwało, nie? Szybko ustawiamy, co się dzieje, tego, i jak już żeśmy ustawili, że od nowa działało, tu widziałem tylko jak Jacek ręce w górę ma, nie? Tak se walkę obejrzałem, a na jedną tylko czekałem, na tą właśnie tam. No, tej jednej nie obejrzałem. Teraz będziemy oglądać. Kiedyś nagrałem, jak w Białymstoku jeszcze mieszkałem, to nagrałem taką... Jesteś jak gwiazda śniąca dziś na niebie my, a pulsujący wulkan myśli mych to ty. Jak motyl fruniesz tak przez całe życie mi. Sushi, że jesteś tu. Sushi, że jesteś tu. Ty zapomniałem o czasie nagrywania, ty. No co, no byłem, jak miałem 17 lat, to byłem na byłem drugie miejsce w Montale, druga edycja, Mateusz Dębek się nazywam. Byłem jeszcze w The Voice of Poland w ogóle, to można zobaczyć na YouTubie w ogóle. Kochany! In the name of love and devotion. Tam niestety nie przyszedłem, bo nie chciałem podpisać umowy takiej karygodnej, nie? Karygodnej. Musiałem oddawać pieniądze przez rok na jakiś tam fremantle, także to nie, się nie kalkulowało, nie? No. Śpiewać, a robić sushi, to co mi wolno? Śpiewać. Szef obok stoi. Dobrze. No śpiewać, wiesz, kurwa, czy śpiewał? To jest moja praca. Baranim głosem będziesz śpiewał. Baranim głosem? Zaraz, ryż dam do liczenia. Jak widzicie, plakat z tyłu już niestety nieaktualny. Z tego co wiem, Iwko Stojmenow doznał kontuzji. Miał chyba rozcięty ubriowy, to całkiem poważnie. Z tego co widziałem, wstawiał jakieś tam zdjęcia i ta kontuzja wygląda całkiem poważnie. Natomiast federacja zapewniła mi oczywiście godne zastępstwo. Wiem, że teraz moim przeciwnikiem będzie Michał Gniady. Z tego co wiem, w sumie ma jakąś tam amatorską przeszłość w sportach mieszanych. Myślę, że wszystkie przygotowania, które robiłem do tej pory, raczej skupiały się na właśnie bardzo podobnym typie zawodników, tak? czyli ofensywnym, też na defensywie zapaśniczej, także moje przygotowania dalej przebiegają bez zmian. No i tyle, co mogę powiedzieć. No, dla mnie jakby przeciwnik jest mało istotny, wiadomo, pod każdego muszę się przygotować indywidualnie, natomiast wydaje mi się, że większego znaczenia to nie ma, z kim się wychodzi, tylko po prostu trzeba wyjść i zrobić swój game plan. Swoją przygodę ze sportami walki zacząłem w wieku 20 lat. Zacząłem od sportów stójkowych, wkręciłem się w boks w klubie sportowym Phoenix Warszawa, który jeszcze wcześniej istniał. Aktualnie w miejscu tego klubu jest Legia Fight Club. Mój kierunek poszedł później w kickboxing, a finalnie skończyłem trenując MMA.
Także całą drogę strajkerską przyszedłem bardzo dobrze, kompletnie i dlatego w tej poczynie się najlepiej odnajduję. Zjedliśmy najlepsze sushi w Warszawie. To teraz czas na werdykt. Jedziemy do mojego prywatnie przyjaciela, a nie prywatnie dietetyka, Rafała Wargockiego, który nam powie, na jakim etapie zrzucania wagi jesteśmy. Zostało nam jeszcze parę kilo. Ja jestem takim człowiekiem, który się trzyma w założeniu ustaleń, także mam nadzieję, że Rafał nie będzie nam krzyczał, że waga pójdzie po naszej myśli. Ale dzisiaj tylko tak kontrolnie stajemy na wagę, zobaczymy sobie, jak zeszło przez weekend, a trochę mogłem sobie pozwolić, ponieważ z nowym przeciwnikiem mamy dogadany catchweight, więc nie muszę schodzić do 7,7. Mam swoją ulubioną naleśnikarnię, ale myślę, że w Warszawie każdy lubi manekit. A, wiadomo. O kur... Jadłeś z Nutellą? No manekinie nie. Nazywa się naleśnik Rafaela, może. Nie, nie mogę myśleć o jedzeniu, wiesz, bo jak przygotowuję się do walki, myślę o jedzeniu, to nawet zauważyłem, że zaczynam na Instagramie czy na Facebooku lubić wszystkie, wiesz, jakieś takie posty jedzeniowe. I kurde, w taką pętlę się, wiesz, wbijam. Jestem dietetykiem sportowym. Na co dzień pracuję w szpitalu, ale dzisiaj nie o tym mowa, bo zajmujemy się Jackiem Siekierą Gaciem, który będzie już w najbliższym czasie debiutował w organizacji KSW. Ja mam wielką przyjemność współpracować z nim, to już nie jest pierwszy raz. Mamy wszystko dopracowane do najmniejszego szczegółu, choć zmiana przeciwnika troszeczkę ten game plan zmieniła, natomiast my jesteśmy dalej przygotowani i będziemy gotowi na 11.11, także zapraszamy. Tak, chcieliśmy psa kupić i pojechaliśmy tam, ja mówię, no kurde Karol, dawaj bierzemy tego psa, jak on wyszedł z tego schroniska, wskoczył na nas i tak popatrzył, weźcie, zabierzcie mnie stąd, to mówię, no, serduchowi normalnie, wiesz. Znaczy nie byłem nigdy w schronisku taki, wiesz, w sensie nie widziałem na żywo, nie byłem nigdy w schronisku, nie widziałem jak to wygląda, ale zawsze chciałem pojechać. Może pracę społeczną kiedyś dostałem. Szukaj się. Co? Dziwną czarną skórę. A nie, to... Widzicie, więc prawdopodobnie zjedzicie około 2%. Z błonnika pokarmowego pewnie około 1%. Mm-hmm. Z ładowania płynów 3,2%. I mamy 83,3% na ostatni dzień. Super. Jeżeli cokolwiek w którąś ze stron pójdzie, to nie będzie to tkanka tłuszczowa, tylko glikogen mięśniowy. Pójdziesz na trening, a na drugi dzień jutro wstaniesz i będziesz miał troszeczkę mniej, no bo nie uzupełnisz wszystkiego. To jest piesek mojej narzeczonej, nazywa się Luisek, szpic czy pomeranian, nie wiem czym to się różni, jest bardzo niegrzeczny. Luis! A, nie, żartuję. Dobry pies, chodź tutaj. Dobry pies. Moja dziewczyna prowadzi firmę odzieżową, ma teraz taki sezon bardzo gorący, więc odciążyłem ją biorąc pieska, wyprowadzając go. Jeżeli chodzi o przygotowanie jakichś posiłków i jeżeli chodzi o jakieś tam formy regeneracji, to bardzo często o to właśnie ona dba i jestem jej bardzo wdzięczny. O, Luisek, proszę bardzo, dwójeczka elegancka. Wracamy z powrotem, musiałem posprzątać. No. Jest generalnie dużo takich osób, które jakby towarzyszą mi na drodze sportowej, pomagają mi przede wszystkim moi trenerzy. Każdy trener tak naprawdę jest od innej dyscypliny, ale też każdy trener coś bardzo wnosi do mojego mentalu, do mojego postrzegania i podejścia, jeżeli chodzi właśnie o MMA. Mam trenera od boksu, Pawła Kołaka, który też jest trenerem bokserów zawodowych. Naprawdę dobry specjalista od stójki, od sportów uderzanych. Myślę, że nie mógłbym lepiej trafić. Natomiast, no tak jak mówię, współpracuję z nim 2 lata i tak naprawdę wszystkie knockouty mogę jemu za to podziękować, no bo on jest tutaj fachowcem w tej dziedzinie.
jest Paweł Klejna, którego trenowaliśmy rano, właśnie od motoryki. Paweł, poza tym, że jest bardzo dobrym trenerem od motoryki, no to jest świetnym trenerem mentalnym. Naprawdę przed każdą walką w szatni mam go i po prostu czuję tą energię, on bardzo mnie podbudowuje. Bardzo dużo rzuca takich haseł wzniosłych, ja ich bardzo potrzebuję wtedy właśnie. Ja też jestem takim człowiekiem, że szukam misji w życiu, nie? Przepraszam, przerwa na Luiskę. Jest Kamil Paczuski, z którym sobie robię właśnie też striking pod MMA. Kamil jest specjalistą, Kamil jest też zresztą trenerem Radka Paczuskiego i innych zawodników, którzy również się biją w KSW. Marka Samojciuka między innymi też u nas w klubie, także jest specjalistą od właśnie strikingu pod MMA i od kickboxingu. Dawid Mańkowski również, który tutaj swoją cegiełkę dołożył podczas przygotowań. No i tak wygląda mój narożnik. Jeszcze tutaj głównym trenerem spinającym wszystko jest Bartosz Fabiński, nowy nabytek, że tak powiem, klubu. Bardzo dobry trener, przede wszystkim zawodnik, były zawodnik UFC, to też o czymś świadczy, ma bardzo duże doświadczenie. Ja bardzo lubię oglądać jego walki, zresztą Bartek jest też moim kolegą od lat. Pierwszy w ogóle trening MMA, na który poszedłem, to był u Bartka Fabińskiego. Jeszcze kiedyś był taki stary klub S4, Fight Club się nazywał, na warszawskim Okotowie i tam byłem na pierwszym swoim w ogóle treningu MMA właśnie u Bartka. Więc bardzo miło wspominam. Bardzo go cenię, jego radę jako trenera. Słucham się go, on jest właśnie tą osobą, która u nas w klubie teraz spina wszystkie te nasze pomieszane, że tak powiem, dyscypliny. Tak? Każdy trener jest od czegoś innego, ale Bartek jest tą osobą, która jakby stricte skupia nam wszystko pod MMA. No i z taką kadrą, tak jak mówię, no jestem w stanie osiągnąć bardzo dużo. Uważam, że mam teraz swoje 5 minut, to jest mój czas i jakby podchodzę dojrzalej do sportu. Przede wszystkim dbam o każdy aspekt tak naprawdę. Też wiele osób może myśleć, że przechodzę ze sportów uderzanych do MMA i jak sobie poradzę z zapasami i tak dalej, a prawda jest taka, że gdzieś tam prywatnie sobie zawsze lubiłem chodzić na te jiu-jitsu czy na zapasy, jak miałem czas wolny, oczywiście z przerwami, ale gdzieś tam od dłuższego czasu to sobie robiłem, a teraz stricte to robię zawodowo, od kiedy się biję po prostu w oktagonie, więc nie jestem takim totalnym laikiem, jeśli chodzi o parter. Jesteśmy właśnie w moim ulubionym miejscu do spacerków z Luiskiem. Zobaczcie, jaka obłędna panorama Warszawy. Naprawdę fajny widok. No i w nocy widać pełne niebo i wszystkie gwiazdy. A jak wiecie, jestem obserwatorem zjawisk paranormalnych. Także wypatruję tutaj UFO. Zresztą w domu mam duży teleskop, którym sobie obserwuję też niebo. I nie zwariowałem. Zobaczcie. Wróciliśmy właśnie ze spacerku. Tutaj jest, proszę bardzo, wspomniany wcześniej teleskop, którym obserwujemy sobie księżyc i różne zjawiska paranormalne. Widoczne tylko nocą, a czasami służy po prostu do oglądania, podglądania w sumie sąsiadek, tudzież napalonych małusiek w mojej okolicy. Ta, tu jest moja kolekcja aktualna. To jest mój wcześniaczek, proszę bardzo. No, mam tu różne puchary za jeszcze z czasów kickboxingu, za walki w MMA, za zwycięstwo w HFO. Różne plakaciki sobie z walk też zbieram. Kolekcjonuję sobie tak, żeby kiedyś sobie sentymentalnie z synem bądź po prostu jakoś tam samemu sobie wrócić pamięcią do tych fajnych czasów, nie? Kiedy się coś wygrywało. Także to jest taki mój kącik pamięci. No co, przede wszystkim szykuję swój klasyczny, prawie prosty, który zawsze kończy szybko sprawę. Czy mam jakieś myczki? Nie, myślę, że tak naprawdę, wiesz, ja staram się wszystkie techniki wykorzystywać. Nawet na YouTube, jak coś podpatrzę, to później staram się to wrzucać w sparingi. Także
będę się starał być przykrojowym i różne techniki wplatać w tą walkę. Natomiast podkreślam, że wydaje mi się, że wszystko skończymy w pierwszej rundzie, jak zawsze. Kończymy powoli dzień. Jesteśmy na balkonie. Zobaczcie, widoczek mamy cały czas ten sam. Piękna panorama Warszawy. No i co? Przechodzimy do Waszych pytań z Instagrama. Bardzo jestem ciekawy, jakie pytania zadaliście. Za ile trzeba obić kogoś, żeby mieć taką bluzę Gucci? A tak poza tym to pozdrawiam. Pozdrawiam również, Maciasek. No co, trzeba mieć kontrakt z KSW, żeby mieć, wiesz, dużo kasy i kurczę, fajne bluzy. Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Czy stałeś kiedyś na bramkach w jakimkolwiek klubie? Pod klubem? Pod klubem, tak. Stałem na bramkach. No stałem z 3 lata chyba, od 18 roku życia. W Remoncie, w Fermencie, w Medyku i w paru innych jeszcze klubach w Warszawie. Siemano, widziałem, że chodziłeś do Sieraka. Pamiętasz, kto uczył cię WF-u? Pozdrawiam. Ojej, kurczę. Pamiętam nauczyciela. Nie pamiętam. Pamiętam, że był na pewno młody, około 30, ale nie przypominam sobie jego imienia ani nazwiska. Ale tak, chodziłem do Sieraka i pozdrawiam cię serdecznie. Czy to prawda, że masz wystąpić w Ciętej Gadce? Tak, prawda. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w Ciętej Gadce. Sieksa. Jaki plan treningowy polecasz dla amatora kickboxingu z planami na amatorskie zawody? Przede wszystkim trening minimum 6 razy w tygodniu. No i co? Trzymanie się planu i swojego trenera tak naprawdę, wiesz. Trener jest od tego, żeby ustalić ci plan i harmonogram, a ty jesteś od tego, żeby ciężko spalać. No. Jaki jest twój wymarzony przeciwnik? Chyba nie mam wymarzonego przeciwnika. Nie wiem w ogóle, czy można wymarzyć sobie przeciwnika. Myślę, że nie wiem, jak tam będą roszady aktualne w mojej kategorii, ale wiadomo, że najlepszym przeciwnikiem będzie ten, z którym będę się bił o pas, nie? Wymień 3 ulubionych zawodników z KSW. Borys Mańkowski, Mamet Kalidow, Erkad Żużowski. Co się może stać, gdy zamieni się rękawice z 10 na 4 uncjowe? To jest klasyk, śmierć w Wenecji. Co sądzisz o walce Daniela z Denisem? A to była walka? No nie, no trzymam kciuki za Daniela, no życzę mu, żeby szedł dalej drogą sportową fajnie, żeby zarabiał te pieniążki. A tam, jeżeli chodzi o formułę czy sam wygląd walki, no to chyba każdy, kto to widział, może sam to ocenić. Jak ocenisz zmianę rywala? Dużo zmieni to przygotowania? Nie, uważam, że godne zastępstwo, jak na 2 tygodnie przed, naprawdę nie wiem tak naprawdę, czego się można po przeciwniku spodziewać. Moje przygotowania idą dalej tak samo, więc ja wiem, gdzie są moje mocne i słabe strony i na tym się głównie skupiam, żeby te słabe poprawiać. Czy dietetyk pozwala jeść jabłuszka podczas robienia wagi? Pozdrawiam, fan. Tak, pozwala. No jabłka to jest mój ten kryptonit, tak jak dla Supermana. Jabłka i szybki w czekoladzie, także jabłuszko mam zawsze wrzucone co drugi dzień. Jestem zadowolony. Siema, wariacie. Do jakiej nuty będziesz wchodził? No jest niespodzianka, będzie nowy kawałeczek. Ale taki mój bardzo. Legia Warszawa czy Polonia Warszawa? Wiadomo, że Legia. Będzie ofensywnie w walce? Jak zawsze, 100% ofensywnie. No ja nie umiem inaczej. Zawsze idę do przodu i staram się pokazać swoje miejsce w klatce. Byłeś kiedyś w Explosion? Oczywiście, a kto nie był z Warszawy w Explosion? No powiedz mi. Explosion jest, wiesz, uniwersalny. Jakie czułbyś szanse w walce z Mamedem w takiej formie, jakiej jest? No Mamed jest chyba od lat topem i numerem 1 nawet. Zresztą to nie moja kategoria wagowa, natomiast no co, ja nie mógłbym powiedzieć ani stawiać się na przegranej pozycji. Jako, wiesz, jako fighter muszę powiedzieć, że dałbym radę. O co chciałbyś zapytać kosmitów? Skąd jesteśmy? Skąd pochodzimy? I tak naprawdę, czy to jest nasza planeta, czy nie? Jak lubisz spędzać wolny czas? Tak jak dzisiaj. Załatwiam sprawy, wiesz, ja prowadzę spartański tryb życia. Trenuję, załatwiam sprawy, jakieś ogarniam swoje rzeczy i znowu trenuję, jem, śpię i tak naprawdę, wiesz, mi moje życie bardzo odpowiada. Nie szukam jakichś dziwnych atrakcji, nie łażę po klubach, nie chlam, nie palę, wiesz, dobrze się prowadzę. Tak to wygląda. Wymień swoich ulubionych wykonawców, zespoły muzyczne. Wiesz co, dużo moich kolegów jakby tworzy muzykę i myślę, że jestem ich fanem w sumie, tak? Wiem, Kubańczyka, Kiza, Youngmana, Resta, o, kilku mam kolegów, jeszcze innych raperów.
czy piosenkarzy i po prostu jestem ich fanem, lubię słuchać ich muzyki. Wiem, że tworzę ją z pasji, od serca i to mi pasuje. Gdzie widzisz się za 2 lata? Na ziemi. Ulubiony zawodnik UFC? Myślę, że będzie ich kilku. Jest aktualnie Adesanya, Pereira, a kiedyś St. Pierre. To jest właśnie czołowy zawodnik, mój ulubiony. Czym prywatnie się zajmujesz? Biznes, praca i tym podobne? Prywatnie, no co, trenuję, jestem trenerem sportu walki, też zajmuję się reklamą. Większość pewnie nie wie, ale też jestem copywriterem, czyli piszę sobie teksty na strony internetowe i na reklamy. Także tak wygląda moja praca aktualnie. Plus też menedżeruję w sushi, w którym dzisiaj byliście. Dbam też o social media tej restauracji, więc tak wygląda moja praca, ale głównie właśnie skupiam się na trenerce, na prowadzeniu treningów i na tym, żeby doskonalić czyjeś umiejętności. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Naprawdę niektóre były bardzo ciekawe. My już na chwilę obecną teraz kończymy. Chwilę sobie odpocznę i widzimy się na wieczornym treningu, na którym robimy już w godzinach walki przygotowanie taktyczne pod przeciwnika. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za pytanka. Dziękuję Wam za obecność. To jeszcze nie koniec odcinka, a my się widzimy za parę godzin na sali. Pozdrawiam. Pomagam Jackowi w przygotowaniach do najbliższej walki w KSW. Jestem jego głównym trenerem od MMA. Z Jackiem pracuję już od dłuższego czasu. Wiem, jakie ma serce do walki, ile serca wkłada w przygotowania. Bardzo mocny nacisk położyliśmy w tych przygotowaniach na to, żeby był jak najbardziej kompleksowym zawodnikiem i myślę, że to będzie procentowało w tej walce. W tych przygotowaniach Jacka odpowiadam za, wspólnie z Dawidem Mańkowskim odpowiadam za przygotowanie stójkowe Jacka i powiem Wam, że jest naprawdę w mega formie. Pokażę już 11 listopada w Klatce w Radomiu naprawdę na co go stać. Trzymajcie kciuki i bądźcie tam dla mnie. Dzień dobiega końca. My jesteśmy już po ostatnim treningu. Bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj przed odbiornikami. I co? Widzimy się wszyscy w Radomiu. Kibicujcie, kupujcie bilety. Widzimy się na sektorze. Zapraszam. Sieksa Team do końca.